Babski gang. Wezmę podwójny deserek. Powinienem jeść więcej słodyczy. Jestem bardzo grzeczny. To zalecenie mojego dentysty. Hej! Ależ mędziu, ten był mój! Co z tego, ty matole? Przestań mnie małpować, babsztylu! I zostaw mnie w spokoju! A, może powinnaś ograniczyć słodycze, Mario? Co? Uwielbiam słodycze! I nigdy więcej nie będę matołkiem! Nadchodzi mściciel i zaciśnięta pięść? Przecież nigdy nie lubiłaś takich filmów. Trudno. Pora się zmienić, Lucjanie. Nie ma rady. Na pewno jesteś pełnoletnia. Maria? Widzę, że masz na sobie niezłą skórę. Miałam dylemat, czy wybrać różowe, czy zielone. Och, wzięłam obie pary. Jesteś mi winna, deser! Dobra, stary kapciu, teraz spadaj! Proszę! Anik, czemu dajesz mi swój deser? Po prostu chciałem, drobiazg! Widzisz? Mam fory! Promocja! O, Mario! Czego? Ja nie będę już więcej matołkiem! Ej, Majcioch! Ta twoja kumpela to ostra żyleta! W porządku, Mario! A więc o to ci chodziło? Próbujesz poderwać Mańka? Jeśli tak, to uważaj! Ja i Maniek? Co za pomysł! Po prostu nie pozwolę więcej sobą pomiatać. Hej, Mario! Załóżmy gang we dwie. Wtedy wszyscy będą nas szanować. Nie. Też nie. Powinnam budzić respekt. Należę do gangu, więc szukam czegoś zdecydowanie ostrego i ładnego. Patrzcie ją, jaka twardzielka! Dzisiaj nauczymy się... Wyskakuj z krzesła, łamago! Maria jest teraz moją kumpelką! Tworzymy gang! To wspaniale, Marciu! Uwielbiam rządzić innymi, jest czadowo! Super! Mario! Jestem naprawdę przerażony. Dziewczyny nie mogą się tak zachowywać. A niby dlaczego nie powinny się tak zachowywać? O co chodzi? Jesteś zbyt wielkim seksistą, żeby zaakceptować mój nowy wizerunek! Może i jestem wstrętnym seksistą? Dziękuję, Lucjanku. Co za dżentelmen. O! Przecież ja otworzyłem drzwi przed kobietą. Jestem seksistą. Ale fajnie! Nie przypominam sobie, żeby na podwórku było wcześniej tak pusto. Stój! O! Tu się bawią chłopcy, a tam dziewczyny. I stąd te nieporozumienia. Dlaczego nie bawimy się razem, skoro tego chcemy? Hej! Niezły strzał! Dzięki! I przyjmiecie mnie do gangu? Jesteście super! Zwłaszcza jak na dziewczyny! Nie!
Baniet idzie za nami. Bandzio, zrozum, że ten chłopak w ogóle mnie nie obchodzi. Spadaj! Tak, Maniek, musisz odejść. Lepiej się za nami nie włócz. Cały czas idzie. Niezła strategia. Dlaczego nie chcecie mnie przyjąć? Ponieważ stworzyłyśmy babski gang. Rozumiesz? A ty jesteś chłopakiem! Patrzcie! Mały złośnik jest wkurzony, bo dostał kosza! Zaraz dam wam wycisk! Tylko, że mam kłopot, bo jesteście babami! No właśnie, jesteśmy! A dziewczyn się nie bije. Za to my możemy wtłuc tobie! Maniek, oddawaj to! O co chodzi? Prawdziwi twardziele też muszą czasami pobawić się pluszakami, ty lalo! Głupie! Podłe baby! Jeszcze pożałują! Mamo, czy jako dziewczyna, to znaczy dama i kobieta... Myślisz, że jestem antyfeministą? Och, Lucjanku, właśnie ty wiesz, co znaczy tolerancja. Chłopcy muszą się różnić od dziewczynek, inaczej rodziliby się z długimi włosami. Dziewczynki nie rodzą się z długimi włosami. Nie sprzeczaj się ze mną. Lucjan Kramp? Obecny. Marian Kramp? Proszę o skupienie, sprawdzam obecność. Ale ja jestem nową dziewczynką. Mam na imię Marianna. Czy nie wiesz, gdzie się podziewa Maniek, łamago? Mamy pierwszeństwo. O, damy mają pierwszeństwo. To dopiero seksizm. Au. 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 Szoruj na koniec. Siemanko, mam na imię Marianna i jestem niegrzeczna. Wyglądacie na zgrany zespół. Przyjmiecie mnie do gangu? Ej, zaczekaj, dokąd to? Ja tam nie wejdę. Dlaczego? Bo w tej chwili zupełnie nie czuję takiej potrzeby. Ale my mamy tam zebranie gangu, Marianno. Albo w te, albo we w te. Ale ja nic nie wiem o żadnym zebraniu. A gdzie się podziały te malutkie umywalki? Ta dziewczyna to jakaś dziwaczka. I te strąki? Bez odżywki włosy wyglądają jak dredy. Cześć dziewczyny. Teraz czuję się o wiele lepiej. Wpadłam na pomysł. Znajdźmy sobie wrogów. Wrogów? Tak, czas na walkę. Po co zakładałyście ten gang, skoro nie chcecie walczyć? Ja go założyłam po to, żeby stać zawsze na początku kolejki po deser. Daj spokój, znajdę godnego przeciwnika. To jakiś idiotyzm. Chcę, żeby Maniek nas nadal adorował. Założę się, że pragnie zobaczyć mnie w akcji. A, bandyci! Na naszym podwórku jest miejsce tylko dla jednego babskiego gangu. Ale wy nie jesteście babskim gangiem, bo wśród was jest chłopak. Nie, to nieprawda. To prawda, Bandziu! Zobacz! Oddawaj mi włosy! Tylko bez bujek! Jestem chłopakiem! Nie tak łatwo pokonać babski gang, co? Maniuś, zaczekaj! Jesteś w porzo. Cześć, Lucjanek. Przyszłam ci to oddać. Dzięki, Mario, ale... Wystąpiłam z gangu. Rządziłam na podwórku i dostawałam ekstra desery, ale nie lubię przemocy. Nie powinnam cię wtedy bić. Chcesz mi oddać? Ależ nie, Mario. Wszystko gra. Zresztą nie mógłbym. Jesteś dziewczyną. O, a ty seksistą, Lucjanie Kramp! Zaraz, Mario, wracaj! Przepraszam! Właściwie chcę się zemścić! Hej, Mario, błagam!